Siema skrzaty palne, z tej strony Pomidor. Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Crasha Bandicoota Apokalipsa. I w dzisiejszym odcinku robimy drugi świat, bo wiecie, w poprzednim odcinku udało nam się zliczyć pierwszy. Więc bez zbędnego przedłużania jedziemy w ogóle z koksem, bo wiecie, mamy dwa życie, nie? W ogóle chciałbym z wami porozmawiać na temat tego, że... Taka w sumie luźna pogadanka, bo why not? Planowałem w ogóle dzisiaj... Wow! Ej, ale bym spadł. Ej, dlaczego ja zginąłem? Za jakie grzechy? Halo? Co to ma znaczyć? Co to ma w ogóle znaczyć? Dobra, zginął. Dzisiaj planowałem nagrywać dla was vloga, ale w sumie coś się stało takiego, że... Nie wiem, co się dzieje ze mną ostatnio, ale mam jakiegoś takiego dziwnego stresa przed vlogami. Nie wiem, może jesteście w stanie mi to wyjaśnić, o co chodzi. Bo miałem dla was nagrany w ogóle vlog o tym... O wspomnieniach z gimnazjum, ale w sumie stwierdziłem, że ten vlog mi trochę słabo wyszedł, więc postanowiłem, że nagram go jeszcze raz, nie? No i tak wyszło, że w sumie zginąłem aż. Wow, aż zginąłem, no w sumie kto by się tego spodziewał, w 2 minutach odcinka już od razu game over zrobić. Dobra, gramy jeszcze raz, o mamy 16%, nice. Dobra, mamy tutaj autosave'a, bardzo fajnie. No i w sumie tu rundę bonusem, więc chyba z niej skorzystamy, co nie? Bo fajnie byłoby, kurde, mieć życia dodatkowe jakieś. Dobra, zaczynamy. No i tak jak mówię, nie? Chciałem wam w ogóle nagrać rundę rundę bonusową. Tak to jest, kiedy już zaczynasz robić jakiś poziom, nie? Chciałem wam nagrać vloga odnośnie gimnazjum, ale coś, kurde, nie pykło, bo się mega stresuje, nie? Generalnie, no słabo trochę, moim zdaniem. Więc nie wiem, napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, o co chodzi, bo ja się tutaj, kurde, staram, chcę, żeby dopełnić mojego słowa, a tutaj takie buty wychodzą na światło dzienne. W ogóle śmieszna sprawa, bo znacie takie przysłowie pewnie w Polsce jak w lesie, nie? To w sumie mi się teraz wydaje, że to przysłowie jest adekwatne ze względu na pogodę, nie? Bo kurde, mamy grudzień, praktycznie 12 grudzień jest dzisiaj. A u mnie w ogóle zamiast być śnieg czy coś, to u mnie w ogóle pada deszcz, tak by the way, nie? Czyli w sumie stwierdzenie, że w Polsce jak w lesie, to się jak najbardziej sprawdza w tym momencie. Dobra. W ogóle wczoraj robiłem streama z Hidżyka i w sumie powiem wam szczerze, że dzisiaj... dzisiaj troszeczkę sobie spauzujemy z Hidżykiem. Bo obiecałem kiedyś tam paru widzom, że zrobimy sobie streama z tego z Simsów i myślę, że to będzie dobry pomysł. Ej, w sumie tak też mogę zrobić, fajnie. Ła! Teraz już pewnie zapomnę sobie o ścieżce śmierci, co nie? Która tutaj była. Ona działa w ogóle? Nie, nie działa. XD. Rara, w sumie mnie nie obchodzi, co tam jest. Ała, Crash, co ty żeś zrobił najlepszego? Ile ja mam w ogóle żyć? A bo dobra, nie chcę na razie sprawdzić, bo... Kurde! 3 życia mam. Ej, to w sumie źle nie jest. Mogło być gorzej. Bardzo dobrze. Ej! Co to miało być? Próba numer 10 tysięcy. Ładnie. Ładnie. Halo, halo, dzień dobry. Dobra, jestem tutaj. O, brzydka roślinka, a fuj, idź mi z tym. Ładnie, wszystko fajnie, tylko... Jedna rzecz, ej. Halo, a gdzie jest kryształ, przepraszam bardzo? No nie, nie mówcie, że ja muszę się teraz po kryształ cofać, o mój Boże. 2000 years later. Przy okazji żyćko mam, bardzo fajnie. Dobra, idziemy do ścieżki śmierci, Death Road. Co tutaj będzie ciekawego? Pewnie tutaj kryształ będzie, znając szczęście, co nie? O kurde, ej, ale to... niebezpieczne. O kurde. Dawaj, dawaj.
Jezus Maria, ale to jest przesrane. Dobra, runda druga. Już zginąłem. Znowu w tym samym miejscu. O co tutaj chodzi? What the f... Będę musiał te wszystkie w ogóle what the fuck ten wypipkać, bo wiecie, to jest wulgaryzm i tak dalej, nie? A my tutaj family friendly content robimy na takich gierkach. No i oczywiście znowu co się stało, to to się stało. A, i fajnie, game over. Nice. Nice. O nie, 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 tak być nie będzie, nie? Kurde, ale ta sobie runda bonusowa teraz przesrała u mnie. Jak ja dam radę bez problemu to przejść, zobaczycie zaraz. Wow, 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 co tu się dzieje? Wow. Ty, ale sekcja dla masochistów to jest przecież. Wow. Wow. Ty, jest tu kryształ, dobra. Fajnie, ne. Nice, kurde. Co ja chciałem powiedzieć przez chwilę, ne? Teraz spróbujmy nie zginąć, bo ja się obawiam, że jak ja zginę, to ja stracę ten kryształ, nie? Dobra, wszystko git, fajnie. Fuck! To ja mam nadzieję, że ja nie straciłem tego kryształu. Ty weźmy, spróbujmy, bo jak ja straciłem... Nie zadać, nic ująć, to jest coś pięknego, nie? Śmierć w... Ile mam żyć? Dwie... Ręce, pęce, w której ręce? W której ręce mam... Nie wiem. Dobra, mam jeden kryształ, zapisał się, zarąbiście. Teraz mogę powiedzieć, że mam perfekt, normalnie. Dobra. Co? Lol, odblokowałem jeszcze jeden poziom. Fajnie. Dobra, czyli Sunset Safari mamy zaliczone, więc teraz znaczy czas na Feeling Krabby. Dobra, tu mamy troszeczkę mroczniejszy już klimat. To mi się troszeczkę wydaje, że to jest ten remix poziomu Tsunami z The Wrath of Cortex. W sensie muzyka. Aha. Fajnie. Dobra, pamiętaj, że olewamy to, a chociaż nie, bo może się okazać... jednak nie, to się źle okazało. Bo może coś jeszcze po drodze się odblokowało, dlatego lepiej tego wykrzyknika tutaj, wiecie, ciachnąć. O, jest tu maska, bardzo dobrze. Dobra. Fuck. Burger up. Kurde. Spierdzielaj. Dokładnie tak. Teraz do góry. I teraz musimy górą sobie skakać z tego co widzę. O, bardzo fajnie. Tutaj mieliśmy naszą kurde maseczkę. W ogóle to jest ciekawa sprawa, że w ogóle ten fangame, nie? Powiem wam tak szczerze, że mnie bardziej zachęcił do grania niż ten Tiki Mite. Znaczy, mimo że ja do Tiki Mite nic nie mam, to jednak ten fangame wydaje mi się ciekawszy i generalnie każdemu sobie polecam, żeby każdy sobie w to zagrał, nie? Dzisiaj w ogóle postaram się jeszcze tego vloga nagrać, tego, o którym wam wspominałem, nie? Mam nadzieję, że mi się tym razem uda, bo nie, może to przez pogodę, że taka pogoda i kurde, człowiekowi aż się odechciewa, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale mam nadzieję, żeby zdobyć kryształ, nie potrzebuję tego. Znowu tej rundy bonusowej pieprzonej. Dobra, jest żyćko, fajnie. Jak ja to zrobiłem? No już żyćka nie ma, chlip, chlip, chlip. W tym momencie. Fajnie, game over kolejny. Dobra, jedziemy jeszcze raz.
Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jestem tu już. Yeah. Widzicie? Udało się. Fajnie, co? I tak zginąłem. Słabo, jednak słabo. Jednak się nie postarałem, a fu. O, teraz wyszło, za pierwszym razem praktycznie. Dobra, fajnie. Masniutko. Jeszcze jedna skrzynka gdzieś jest. A, dobra, tu gdzieś będzie, pewnie detonator. A jednak nie ma detonatora. I gitara siema. Pa, pa. Poziom zaliczony. Może nie na 100%, ale jednak. Ej, halo, co ja tu zrobiłem? Mamy w ogóle 23... przecinek... Znaczy nie, 23,50% gry, nie? W ogóle wypadałoby zapisać, nie? Jest, chcę zapisać. Dziękuwa. Dobra, to nadszedł czas teraz na What a Plank. Czyli trzeci poziom, nie? What a Plank. Jedziemy z koksem. O, to tutaj mi się już przypomina ten... Te mosty z Crasha jedynki. Te poziomy, których ja nienawidziłem. W ogóle co tu koza robi z Crasha trójki? Stout Village. Nawet muzyka jest ta sama. What the fuck. Ej, ale dobry remix tej muzyki, nie powiem, że nie. Ale coś mi się kurde kojarzy, jakbym grał już w tę grę kiedyś. Może faktycznie grałem. Może na jakimś live'ie rok temu. Albo Tiki nawet miał podobne poziomy. No Tiki Mite miał podobne poziomy, z tego co chyba wiem. Albo jakiś inny fangame Crasha. To już zrypałem kompletnie, nie? Bez kitu. A masz ty kozo! I przy okazji zginąłem znowu. Ja to mam nieszczęście. O Jezus Maria. Dobra. Tutaj już byłem. Jest upieprzony ptak. O co mu chodzi w ogóle? Co za głąb jeden. Dobra, mamy checkpoint i mamy tutaj bonusik, więc nadszedł czas go zrobić, nie? Halo Crash. Albo dobra, pal gumę Crash. W dupie mam jakieś 100%. Nie robię tego na 100%. Dobra, jestem już tutaj. Musiałem się w ogóle po nosie podrapać. Wybaczcie, jeżeli was to obrzydza, ale... Ale kurde, no wiecie. W nosie ostatnio swędzi. I to nie jest dobre. Jakim cudem on od razu zrobił podwójny skok? To mnie zawsze zastanawiało. I to w Twin Sanity i tutaj, nie? Albo w Tag Team Racing. Czasami Crash miał takiego downa, że on od razu robił podwójny skok. I mnie zastanawia czemu. O, teraz jest dobrze, nie? Teraz dobrze skoczył. Lecimy do przodu. Nie zatrzymujemy się. O, i widzicie, znowu zrobił od razu podwójny skok. O co mu w ogóle chodzi temu Crashowi? Ale dobra, w ogóle... Ja cały czas czekam na nowe informacje odnośnie Crasha Team Racing Nitro Fueled, bo na razie coś taka ścisza jest poza pierwszym zwiastunem i tak naprawdę tam paroma spekulacjami. To tak na razie to jest cisza w ogóle. Cisza wyborcza tak zwana. O kurde. Tutaj mamy tą, ten, maskę. Ej, ale jak by to zebrać? O, tak to możemy zrobić. Ty, ale Crash ma dziwnego face'a. Kiedy on tak się, wiecie, pochyla. Dobra, chodź tu moja kusko. Kuska poszła, więc z niej zostanie tylko muska. Albo łuska. Wiem, nieśmieszny żart, przepraszam najmocniej. Przepraszam, że to powiedziałem. What? Halo, halo, co to ma być? Halo? Ej, co ty sobie tani wyobrażasz? Hej, ja tu chciałem poziom kończyć. O co tu chodzi? A
Aha, czyli my musimy na niego TNT zrzucać. W sensie to jak TNT będzie spadać, to musi centralnie w niego. Przecież on mnie zapociśnie, ten miniboss. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wow, oberwał, w końcu. W końcu oberwał. Raz chociaż. Dobra, znowu oberwał. Dawaj jeszcze raz, Tiny. Dawaj, dawaj, ostatni ten. Ostatnie HP. Dawaj, ja wiem, że ty chcesz oberać od tego TNT, stary. Jak my koledzy od piaskownicy jesteśmy, ale kolego, proszę cię. Weź, proszę, zrób to. No i czemu tego nie zrobisz? Boisz się? Cykasz się? Cykasz, cykasz? Dobra, oberwałeś. Pal gumę, leszczu. O, dostałem w ogóle ten. Jakiś klucz. Nie wiem co to jest, ale spoko. Dobra, czas na Sinking Sanctuary. Ostatni poziom. Nie? A wiecie co, w razie co jeszcze i tak zapiszę, nie? Żeby nie było. Bo nie chce mi się potem walczyć znowu z tym obszczymurem. Dobra, dawaj mi Sinking Sanctuary. Jedziemy z koksem. Ej, fajna muzyka, fajny klimacik tutaj jest, nie powiem, że nie. Święta idą, dlatego taki klimacik pewnie też. Czy teraz każdy poziom będzie wyglądał właśnie tak samo jak ten? Że każdy poziom będzie to taki świątynny poziom? Bo pamiętam chyba w poprzednim Warp Roomie było to samo, że też takie, ci sami wrogowie dosłownie byli. I praktycznie podobny klimacik był. Tak mi się przynajmniej wydaje, że... Wow. A ty co sobie tam nietoperku jeden zrogowaciały wyobrażasz? Co? Jak ja was od tak od buta robię, koledzy. Pieprzony nietoperz. Tyle ci pokażę. Nara, spierniczaj gościu. Laweto jedna. Jezus, ale ty Crash jesteś upośledzony, nie? Że ty skakać nie potrafisz, to mnie w ogóle zastanawia. Wow, Crash, nauczyłeś się skakać, plus 10 punktów dla Gryffindoru, kolego. No jednak nie umiesz skakać, jednak kurde minus 15 punktów, bo nie minus 50, ha 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 ha. Tędy mnie jeszcze nie było, nie? Tędy u góry mnie jeszcze nie było. I to w sumie był kardynalny błąd, bo kurde zginąłem przez nitro. Dobra, tutaj byłem już, kiedyś. Dawaj, Crash, dawaj, nie zawiedź mnie. Normalnie skacz, a nie. Co ty sobie wyobrażasz, kurde. Dobra, runda bonusowa jest, fajnie. Tutaj będę starał się wszystko zbierać, bo kurde, na życiach mi zależy, nie? Dawaj, 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 dawaj. Nawalaj łbem. Dobra, mamy dwa życia. Fajnie, jestem uratowany, nie? Woo! Ła! Ła! Ła, 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 ła! Ja, pięknie. Udało się, nie? To mogę przyznać, że pięknie to zrobiłem. Wow, oni się respawnują. A no tak, faktycznie oni się respawnują. Dobra, bo ja zapomniałem już. No ale mamy trzy żyćka, fajnie. Ej, patrzcie jakie triki jak u tej. Jak u, nie wiem, Martyny Wojciechowskiej na krańcu świata. Ja pierniczę, co tu się dzieje w ogóle? Ty, to już koniec poziomu będzie? Ej, ale fajnie, że mi się tak szybko udało przejść. To ja nawet ja w swoje tak mocne umiejętności nie wierzę. O Jezus Maria, przecież to prościzna była, nie? Ja nie wiem, jak ktoś może się męczyć przy takim czymś. No, tam ten kciuk sobie wiesz gdzie wstać, Crash. Dobra,
Nadszedł czas na Wawa Warzone, ale zanim zrobimy Wawa Warzone, zapiszmy sobie tą wspaniałą gierkę. I dawajcie, kurde, jedziemy z koksem, jedziemy cię sklepać, Wawa. O kurde, jakaś tutaj fajna muzyczka się włączyła. No i na czym ty będziesz polegał? Dobra, ty zrzucasz na mnie jakąś tam wodnistą falę. Nie wiem, czy ty chcesz Crasha umyć? W sumie, jeżeli tak, to bardzo dobrze, nie? Fuck? Dobra, na tym to nie polega. Czyli muszę tych bąbelków... Muszę tych bąbelków unikać. No tak, zapomniałem, bo Crash woli być śmierdzielem niż się myć. To jest raczej do tego, do zrozumienia. I co teraz? Ty, na tym będzie polegała walka z nim? Ty, ja myślałem, że ja w ogóle będę mógł tak 2 HP zabrać teraz, nie? Ale to byłoby zbyt piękne, nie? Jakbym mógł mu tak od razu 2 na raz slociki zebrać. Ale byłoby fajne z drugiej strony. Dobra, i ty tylko to będziesz robił, tak? Aha, a woda mnie od razu instakilluje. Świetnie. Chodź tu, słynny zwróg, dobrze. Jak cię zaraz porobię, to od razu będziesz krzela wdłużał i płakał, nie? Jezu, ja nawet przeklinać nie potrafię już. Bo się plączę. Kto by się tego spodziewał, że będzie game over? No kto by się spodziewał, bo na pewno nie ja. Dobra, chodź, klepiemy się znowu. Ale cię zaporobię, nie? Ej, mam takie jedno zasadnicze pytanie. Skąd on w ogóle tą moc na nas zsyła? W sensie te takie fale wodne. Czy on jakby ze swoich spodni magicznych? Czy tam z tego małego pana chce nam tutaj tą moc zesłać? No patrzcie w ogóle, jak on tam się trochę tak gibie tymi rękoma, nie? On takie, kurde, robi niefajne rzeczy. On... Zobaczcie, gdzie on się w ogóle za co łapie, nie? Żeby tą moc na nas zrzucić. To jest bardzo nieetyczne. Nie wiem, co sobie ten Hyper Golem myślał, robiąc i tworząc tę grę, nie? Cóż za seksistowskie te... żarty. Dawaj, Borowiku, dawaj, dawaj. Kurde, no i co, nie udało się, dlaczego tak? Dobra, oberwał, nie? Przed chwilą, jak zauważyliście. Kurde, teraz znowu będzie z przyrodzenia tutaj do nas strzelał, nie? Swojego przyrodzenia. Ja wiem, że ty masz ten, wiesz... Ja wiem, że to też obrzydliwe będzie, ale ja wiem, że on chce się tam pochwalić, co on tam za skarby ma, no ale no nie musi się tak mocno chwalić. Bo nikogo to nie obchodzi. I muszę przez ciebie znowu na nowo przechodzić twoją konfrontację, ty głąbie jeden. Dobra, a masz ty, kurde. Wojowniku, znaczy tfu. Ja chciałem jakoś inaczej do ciebie powiedzieć, ale kurde, nie, co mi w ogóle ten wojownik wszedł tak mocno. Dobra, niech ten bąbelek zagłady mnie ściga, nie? Bąbel, masno. Ej, no jak ja mam to zrobić? What the fuck, o co tu chodzi? W ogóle bardzo pyszna woda. To jest woda, czekajcie, jak ona ma? Solaris, jak widzicie tutaj pisze, tak jak ten, marka takiego autobusu. To nie jest Polaris, tylko Solaris. Bardzo polecam tę wodę. Bardzo pyszna. A teraz trzeba załatwić jego przyrodzenie męskie. Dobra. I teraz co, puścisz bąbelka? Masniutki bąbelek, goni mnie. Yeah, dobrze zrobiłem. Lol, ale ten boss był łatwy. Co z tego, że się na nim męczyłem? O, już jesteśmy, kurde, w świecie tego Pyrosynikala, takiego z youtubera. I to jest Mind the Gap, ale my ten poziom zajmiemy się w następnym odcinku tych wspaniałych przygód z Crashem Bandicootasem. Mamy 28% gry, bardzo dobrze, masniutko. Masne procenty się wbiły. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. I jeżeli mam skomentować walkę z tym bossem, w przeciwieństwie do pierwszego bossa, czyli do naszego Roko, nie? To Roko generalnie był, mi się wydaje, trudniejszy. Pierwszy boss był trudniejszy, bo ten drugi to był po prostu łatwy. Ale ja oczywiście jestem pieprzonym kasztanem i ja nie potrafię, że tak powiem, za pierwszym razem przechodzić tych bossów. Tak więc no widzicie, w następnym odcinku tej wspaniałej serii zaczniemy Mind the Gump i zrobimy świat Pyrosynikala.
najlepszego youtubera na polskiej platformie. Generalnie polecam kanał Pyrosynikala, wbijcie tutaj do niego, bo jak widzicie, on ma bardzo wkurzoną mordę i generalnie on nie ręczy za siebie. I tutaj w ogóle będziemy zbierali wkurzone podobizny Pyrosynikala. A następny świat to będzie pewnie świat tego Lolo, tej wiecie, maseczki do na twarz. Ja wam dziękuję za uwagę, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało i troszeczkę się pośmieliście z moich głupkowatych faili. I w ogóle jestem geniusz, bo ja chciałem drugą zakrętką zakręcić tutaj, mimo że już zakręcone jest, tak więc geniusz plus 200 IQ. Dziękuję wam za oglądanie, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co ja tutaj publikuję. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, bo to daje mi sygnał, że oczywiście ci się spodobało, oraz komentarzyk. A my widzimy się w kolejnych odcinkach tych wspaniałych przygód Crasha Bandicootasa. Dziękuję wam za uwagę, na razie i cześć!